Ja teraz to dobra, co nie słyszysz? Dobra, jest to. O 11 zł 26 groszy. Dziękuję, Klaudia, pięknie. Dziękujemy. Dziękujemy, Klaudia. Ale tego już nie słychać. Ale tego, a dlaczego tego nie słychać? No bo będzie to... słychać, bo teraz akurat nie miałem ustawionego dźwięku, ale ogólnie to jest słychać. O, czyli inne rodzice z Mazur Space Card nie słychać. Tak. No, no to nie można ustawić, żeby nie słychać? Można. Pewnie można. No to trzeba to ustawić. Ale to najpierw dzień po kabel aux, nie? No właśnie. Nie kurwa mać. No, a zróbmy tak, podzielmy się jakoś. No właśnie, to nie możemy wszyscy. Niech będzie tu ekipa pracująca, czyli informatycy, i ekipa, która się opierdala. No to jest Safin. I Andzia, która będzie robiła content, bo jest najładniejsza, i jest kobietą. No, Andzia, która ekipa idzie? Nie, no gdzie stoisz, no? Dobra, dobra, nie, czekajcie, ja się testowałem. Ale słychać przecież, ale słychać. Ale słychać, ale no słyszą. No wyślij wiadomość testową, lorem ipsum, no. No, no, lorem ipsum. Czyli jak to dajcie, musicie być cicho. Słuchasz testowego komunikatu głosowego. No jest. Dla tej kwoty system odczyta nam do komunika wiadomość. Jak nie będziemy się grzeć, to będzie dobrze słychać. Ale czekaj. Akceptuję. A można Iwonę podgłosić samą? No właśnie sprawdzam. Chyba samej Iwony się... Wydaje mi się, że nie może. Ale no czekaj, ja sprawdzę. Kwota bez opłaty serwisowej, to popier... Aha, bo to nie to. To my mamy... Nie, tylko tego tego streamu. Dobra, ale ci, ale ci, ale ci... Nie dotykajmy już. Ale, nie, ale... Ale, ale, ale co, ale co? Nie, nie ma chyba... No, no nie da się. Nie da się. Podgłośnik. To wiesz co, to ty jesteś, chodź tutaj, ja idę do kwoty. Mogę do was wpaść, bo nie mam znajomych. No jeszcze jest pan. Pozdro, Adrian. Ej, dobra. Idziemy po kabel, czy nie idziemy? No ale to nie możemy wszyscy iść, bo to co, zostało się na przykład jest najbliższy sklep. No, no, no złote, złote. No Boże, ile chodzenia. No, no, możemy iść we dwójkę albo we trójkę, wy zostańcie. No, ale potrzebujemy informatyka. No to ustawiane masz rzeczy. Sobie. Ale przecież macie ustawione wszystko. Ale Safi jest po informatyku. Nie, ale nie, nie, dobra, 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 okej, okay, okej, okay, tylko zróbmy tak, żeby było ome. My z Safi możemy robić ome, tylko ustawcie nam ome. Dobra, no dobra, ome od razu! No, dobrze, no. My z Safi za tymi myślimy, dajcie nam na ome. My robimy ome, a wy możecie zapierdalać. Dobra. O, nie, z tobą tak to jest, no. No nie, no tragedia, dobrze. Mam cię słuchać? Bardzo dobrze, kolega. A na pewno cię słuchasz, bo masz słuchawki. Czego słuchasz? Ja nic nie słucham. Jak nic? Ty słucham. Czy grasz w jakieś giereczki, pewnie jakiś LOL, jakiś CS, coś takiego, na 100%. Dokładnie. Okej, okay, okej, okay. Czyli w gry jesteś dobra, mniej więcej. Gra wstępna również nie jest ci obca, tak? Nie. Ale, o, no i to mi się podoba, żadnych tutaj... O! Co ty gadasz w ogóle, jakieś podteksty, tylko normalna, prosta odpowiedź i nic. A co się stało? No bo ja pytam koleżanki, czy w grę wstępną gra, czy jest jej opcja, ona powiedziała, że nie. Że nie jest jej opcja oczywiście. No to rzeczywiście. No, no i to jest bardzo fajna koleżanka, która tutaj nie ma żadnych skrupułów. Czyli co, ja już nie mogę, ty, to jest twoja kobieta. Ja już odzajęłam. Dobra, to a skąd jesteś w ogóle? Rozmawiaj z nią. Krakowa. Z Krakowa. Krakow, piękne miasto. Piękne, bardzo nie, bo ty ją w tym momencie podrywasz. Nie, ja mówię, że bardzo ładne miasto. Nie, nie, podrywasz ją. Nie. Nie, nie, nie. Byłaś na... Zakrzówku? No oczywiście, że tak. Teraz nawet przed chwilą przyszłam. Przed chwilą była. Tak? No. To w sumie jest ciepło, to ja się nie dziwię. No. Ja w te wakacje muszę pojechać na Zakrzówek. To co, spotkamy się? Nie, ale to nie do mnie. Ja nie, chcę, nie, nie, już, nie, 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 ona z tobą się chce spotkać. Nie, nie chcę się z tobą spotkać. Ona się z tobą zostawiam koledze. Nie. Tak. Ona chce się z tobą zobaczyć. Nie. On jest przystojniejszy, bardziej muskularny, jak ja wam, wytrzymalszy, jak wam powiem, więcej na klatę bierze. Jak wam powiem, który rocznik to prokurator wejdzie do czatu, wiecie? Do czego wejdzie? Ile macie lat? Ja mam 17 teraz. Ja ile byś mi dał? Ile byś mi dał lat? Tobie? 16. No 16-17, coś takiego. No. Fajnie. A ile fajnie, masz? A ile masz? 07, 14. To nie skacz z okna! Magik! Magik? Magik, no. A jak? Ja nie gadam. Nie, ja się do takich dziewczyn nie, nawet nie tykam. Nie. Czemu? Prokurator dołączył do czatu. Body shaming? Nie, body shaming. Age shaming. Nie, ja nowy trend. Wiesz co? Nowy trend zakładam. Żeby mnie po roczniku oceniać. Hashtag. Hashtag not age shaming. Ale age hashtag shaming, nie, nie. Nie, nie. Ale zachowuje. Ale przyznaj, nie, jestem ale rasistą wiekowym. Jesteś przyznaj, bardzo rasistą. Ale wiekowym tylko. Bardzo. No wiem, ale ja się z tym nie kryję w żadnym wypadku. Ja. No ja też jestem, ja też cisnę bekę z mojego rocznika, spokojnie. Ja bym cię z chęcią. Tak, byłabyś moja. Tak?
Nie żartuję. Ale zobacz, jak ona w ogóle... Nie, nie, ja się usłucham. Ramasujcie. Ale nie, słuchaj, ale co? To jest raneczka. Ja się po prostu czuję jak piąte koło uwozu, bym powiedział nawet. Drugie. Jest nas dwóch. Trzecie. Ty za dwóch robisz? Tak, no a nie? Widziałeś mnie na tej kanapie, jak siedzę? No ja w ogóle przy wszystkich jestem tu mały. No tak, nawet przy Andzi. Pomimo, że jestem większy od Andzi, to w kamerze jestem mały. Ja muszę coś czarnego widzowie założyć. Czy ja mam bluzę? Nie, ja mam bluzę. Czarny wyszczupla właśnie. Tak, a ja to będę na patrz jaki wielki. No. A... Nie patrz, to założę, będę wielki, no. Nie no. Ooo, są mi oni! Ekipa! Ekipa no, przyszła. Oczywiście, w McDonaldzie byli. Nie. I oni woleli iść do Maka niż... Oj. Dobra, będzie działało, szefie? Nie wiem, ale zjadłem. Ale powiem wam jedno. Zjadłem. Ale to jest złamane. To jest na kamerze. Ale... To jest na kamerze, że to jest złamane. Bo to tam do tych kury złamane. Ale ja wam powiem tak, widzowie, że nigdy nie jadłem dwóch lepszych burgerów z Max Burgera niż dzisiaj. Ale widzę, będą myśleli, że poczęliście jeść zamiast tutaj przyjść do nas. Nie, nie, poszliśmy po kabel, po prostu o, to... kabel był jadalny. Nie, po prostu głód chwycił niespodziewanie, wiesz? Głód chwycił niespodziewanie. No, to było, to było bardzo niespodziewane. No nie wiem, bo był taki tylko. Dobra, wyjdziemy po zyskosie i zrobimy wam streama na Discordzie. Nie. Czy ktoś mi powie, kto jest taki głupi, ale... kto taki głupi ustawił 30 FPS-ów? Jakie 30 FPS-ów? Jawa, nie. A to, nie. Czy to my ustawialiśmy? Przerwajcie się. 30 FPS-ów. Co teraz? No, jesteśmy przystojni. Ej, no! To cię nie lubi. Ej, ja wiem, on się w Vibrosów bawi. A, no tak. No tak. Ej, wiesz, że my spotkaliśmy twojego ziomka? Ej, bez kitu. No. Czekaj, jak on, Wojtek się nazywa? Wojtek, no. Wojtek z Vibrosów spotkaliśmy on dzisiaj. On ma marihuanę na osadce. Dobra, to. Pozdrawiam uśmiechnięta Buśka. No, ale patrz. Dlaczego? Co się zrobiło? Czekaj, my mamy dać, że ile? No 3 złote to jest 1 minuta, czyli 20 sekund jakby. No. No i coś się no zmieniło. Teraz się zmieniło. Godzina no. 20 się zmieniła. Czyli ile dodajemy? No te 4 godziny musimy zrobić. Tak, to było więcej. To było 2 godziny 30 minut. 2 godziny 30 minut. No to policz sobie od teraz, która jest 20. No to jest, 3 godziny. No to zmniejsz o godzinę. No to policz sobie, jeżeli to jest 21, 2,5 godziny, to jest 23.49, 23.50. Do 23.50 ustaw. 23.50 ustaw. No, nie będzie git teraz, dobra. Dzięki, dzięki za 50 zł, dzięki za 50 zł. Pozdrawiamy. Ale wiecie co trzeba zrobić? Zmienić w stówce, bo w stówce są te pieniążki latające, a wtedy mi się komputer kraszuje. Ale ten? Ten laptop mi się kraszuje, no. No, bo w tej stówce są latające. Ale nie, bo ja stworzyłem nowe szablony, wiesz? A dobra, to zajebiście, no, to zajebiście. Ja wiesz co, ja już wiedziałem, że ten. Bo te, w ogóle tego tuba to wszystkim kraszuje strasznie. Tak, jak patrzyłem. Były 4 godziny 25 minut, no tak, tylko ale że... Ale to wcześniej było z jedna. Nie, bo widzowie, bo ty... Oj, czerwone. Mieliśmy coś tam zrobić na 100 złotych. Co mieliśmy zrobić na 100 złotych? Krzyczeć przez ten. Na 100 mieliśmy krzyczeć? Aha, to 100 złotych w celu, czy to 100 dostaną? Nie, bo mówię, że coś mamy krzyczeć. Później ale to później. Przed 22 sobie krzykniemy jakieś fajne rzeczy z balkonu. To na stówę nic nie mieliśmy robić. Takie ciekawe rzeczy. W ogóle ten balkon trochę wygląda jak oglądaliście te wszystkie takie papieże. Ja tam nie byłem. No. A to trochę chodzi. Siema. O Boże, o hej. Hejka. O Boże. Patrzcie tak? W ogóle. Powiedzcie Danielowi. O, no i klasa! Ja jestem wielka fanka. Gdzie jest Daniel? Gdzie jest Safi? Ja szukam Safiego. Boże, w ogóle was wspominałam. Safi? Safi! Fanka cię szuka! Safiego. Fanka! No nie wiem, gdzie jest fanka? No tu siedzisz, szukasz. Co to w ogóle jest? Przepraszam bardzo. Ej, no ale ona cię ale mówi, no, że szuka. Ale, 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 ale nie! Ale nie! Ale fanka stoja! Cicho, ale cicho! Ja nie powiedziałem, kto to jest tak obelgowo, jakoś negatywnie, tylko chciałem zapytać, kim jest ta fanka? Ja jestem przyjaciółką Daniela. Ale nic nie słyszałem. No hej, Daniel! Jaka Zuzia?
No, jestem przyjaciółką Daniela w ogóle, tak. Chodzimy razem sobie do szkoły i w ogóle. Przecież on Daniela szuka, nie, bo ja właśnie Sofię, Sofię, ciebie szukam, Boże, Sofię, tak mi się podobasz w ogóle, weź. No, Sofię. Czyli, że na randkę przecież dalej, Daniel, tak, przecież, no, przecież Daniel, to ci może powiedzieć, że ja tobie dobra, w szkole gadam. Wytłumacz, no. A to, Daniel, chodź jakoś, czekaj. Dobra, żeby się no, my chodzimy. No, Daniel, co się dzieje takiego? Bo ja nie rozumiem, o co chodzi, słuchaj. Ogólnie to tak, co? No hej. Ja się z Zuzią znam już, nie wiem, z 9 lat. Jesteśmy z tego samego miasta, chodzimy razem do szkoły i tak dalej. Tak, tak. Naprawdę? Tak. Ja też streamuję w ogóle, no, ja na Twitchu streamuję. I odkąd Zuzia wjadła mnie na streamy i odkąd zobaczyła naszą rozmowę, to się w tobie zakochała. I jest no, twoje, dokładnie. Nie, dokładnie. Nie, naprawdę. Nie, dziewczyny się nie zakochały. Patrz, coś pokażę. No to wiesz, pokażę. A ile ona ma? No pokaż to wszystko. Przecież ja cały czas Safi o tobie myślę w ogóle. Patrz. Ja w twoich streamach jestem w ogóle też. Tylko tak ale razem z Danielem macie. Patrz. Co ty się w ogóle dzieje? No, to no, no, ja nie wyjście go po prostu na środek, bo sobie zobaczę. Ja zobaczę. Podrywanko. Podrywanko. Dawaj, lecę. A ja nic, a ja nic. Albo nam się te drzwi, albo się głośno. No, dobrze, to gadasz, gadasz? O, dobra, 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 dobra. Zuzia, jak tam, co tam? No to się stało, czemu? Hej. A, no to czekaj. Ale świecę, mamy ja świecę. To mamy świecę. Mamy świecę. Daj świecę, daj świecę. Nie taką świecę, no. Dobra, dobra, podaj, podaj mi mordeczko. Bądźcie bliżej. O, żebyś tutaj są za. A, chuj nie będzie. Dla takiej kobiety może być przewóz. Czyli Zuzia, Zuzia, masz Zuzia, Zuzia, ile masz teraz? Mam 17 lat. O, to już jest wiek taki dorodny, dorodny. Tak jak wiesz, są jabłka zielone i są jabłka czerwone. Dojrzałe, dojrzałe. No wie. Dokładnie. Skąd jesteś? Z Krakowa prawdopodobnie. No tam, znaczy ja jestem z Stopami, ty sam no, miejscowości Cudania, także wiesz. Kiedyś byłem w Katowicach, będę szczery, no chujowo było w Katowicach, nie podobało mi się. Zaraz nam się wyłączy telewizor. Więc trzeba kupić okej okay, na pilotie. Dobra, gadajcie. Dobra, 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 ale skoro jesteś zakochana we mnie i coś podobam i jesteś moją ulubioną streamerem, podrywaj mnie, daję się teraz właśnie. Wystawiam się na ostrzał, podrywaj mnie, słuchaj. Ale ja tak nie umiem podrywać przy takiej dużej ilości osób, bo ja jestem... Nie ma, jesteśmy tylko my, nie ma nikogo, jesteśmy tylko my, spokojnie. Nie, ale nie, no wiesz. Lepiej tak prywatnie. Nie, ja nie żartuję. W tym momencie drzwi zostały zamknięte, wrota do piekieł zostały zamknięte, nie ma nikogo, jesteśmy tylko my. My i no. Czat, no ile tam 230 osób po streamie przyjdzie, co to jest w ogóle? No nie no, bo ja też jestem na czacie, także wiesz. A, no ale no i no to ile mamy? 20-30 osób. Co to jest 30 osób? Zuzia, spokojnie, my jesteśmy, no trochę dużo. Jesteśmy na totalnej prywacie ja tam jestem, w tym momencie. Wiesz. Jesteśmy na totalnej prywacie. No dobra. A jakie chipsy jesz w ogóle? Dobra, koniec randku, nie, no przecież! No nie, poczekaj, Dań! Nie, no chwila! Przecież ja w tym momencie się oświadczam, a ty tu wchodzisz tak o. No chodź, chodź. No masz. Gęsiego. Dobrze. No i teraz jesteśmy sami, teraz jest dobrze. Dobrze, teraz możemy na poważnie porozmawiać. Poczekaj, bo ja mam sprawę, bo ja tutaj w sprawach dyplomatycznych przyszłam. Jaki? Co tak naprawdę myślisz o Danielu? Co myślisz o Danielu? Tak, ale tak wiesz, 100% szczerze, skoro jesteś mi jeden na jeden. Zatrzymaj go króciutko na smyczy, bo to jest niezły pies na baby. Ja jestem psem na baby? To nie jest prawda. Jakiś widz wysłał do Danielu, że jestem psem na baby. Nie, w żadnym wypadku. Ja w ogóle się wstydzę rozmawiać z kobietami. Ja teraz sam rozmawiam, mi się ręce płocą, mi się serce... Mi też, ale powiem ci, że mi też naprawdę. No ja się cały trzęsę właśnie w tym momencie, no. Ja nie potrafię rozmawiać. Nie musisz, ale wiesz co, ale ja cię nie pogryzę, naprawdę, nie musisz nie się tego bać. A ja bym chciał, żebyś mnie ugryzła, Ja tak lubię, jak kobieta tak dziabnie trochę mocniej, no. No dobra. To jak będziesz chciał, to możesz poprosić ładnie. Z gryzieniem się dogadamy, dobrze, okej. Dobra. Powiedz mi, bo miałeś mi jakieś pytanie zadać, no to słucham. No, chciałam tak... O, jeszcze pogodzicie! Mano, Alicja! Alicja z Krainy Czarów, co tak? No ja coś jedzę i ratuję. Ekipa właśnie poszła w tym Alicja. Momencie. Szczerze, nie wiem, co 25 złotych. Ekipa, hej, 25 złotych! Ja pierdolę, 25 złotych! Zuzia. I jeszcze raz pytanko, bo niestety tutaj nam... Ja się chciałam zapytać, co tak naprawdę sądzisz o Danielu. Co sądzę o Danielu? Tak, szczerze, w 100% szczerze. W 100% szczerze, co sądzę o Danielu? Mhm. Poznałem go na Omegle. Mieliśmy zajebiście śmieszną rozmowę, na której robiliśmy kontencik. Oj, słyszałam. Tak, mieliśmy zajebiście śmieszną rozmowę, na której robiliśmy kontencik.
Potem spotkaliśmy się dzisiaj i jest tak samo zajebisty, jak był na Omegle. No, no to o nim sądzę. No, jest po prostu zajebistym typem. No, no co ja mam tutaj powiedzieć więcej? Daniel jest... No nie wiem, no. Ja go widzę codziennie, także ja już trochę wiem. Codziennie Daniel. A co ty myślisz o Danielu? Ja myślę, że jest naprawdę super chłopakiem i że w ogóle musimy iść na lody kiedyś. Co mówisz? Czyli Daniel ci się podoba, okej. Okay. Czyli do mnie zarywasz, a podoba się Safi, Daniel. Safi, naprawdę nie. Daniel, to wiesz, po prostu to jest już taka relacja koleżeńska, ale Safi, z tobą to jesteś więcej już. Okej, czyli z Danielem jest friends with benefits, a ze mną jest friends with love. Rozumiem, no dobra, dobra. No, możemy się też tak dogadać, nie mam z tym żadnego problemu. Ja nie jestem ogólnie zazdrosnym chłopakiem. Możesz sobie wychodzić do Daniela, do Tonego, do Gawrona. Ja zawsze cię chętnie przyjmę z powrotem w Majermeno. No to się cieszę, super. No i właśnie to chodzi, no. Halo, ekipa! Ekipa mi dobra, uciekła. Dobra, no powiedz im, że już mogą wrócić, bo ja z Danielem też chcę pogadać. Nie? Z Danielem ekipą. Dobra, no. To ja w tym momencie nakładam cenzurkę, bo nie wiem, co tutaj się wydarzy, czy ty zaraz się nie rozbierzesz tutaj, no nie wiem. Nie, naprawdę, ja się nie rozbieram. Zuzia, okej, rozumiem, ale ja tego nie wiem. Ale mi nie ufasz, Boże, no wiesz co. Ufam ci. Czyli mam, w tym momencie mam zawołać Daniela, bo chcę z nim porozmawiać, tak? Nie, no wszystkich zawołaj. Wszystkich, dobrze. Daniel! Co? Wołać tutaj koleżankę. Co mnie woła? Wołać koleżankę, co? Ale gdzie? No, co tam? No tu, tak, na dywanie, do pani dyrektorki. Zysk Osia. Jeden złoty. Hej. Pociąg stoi w lesie już od 20 minut. Konduktor nie wie, o co chodzi. Idę pieszo. Oj. Czekaj, ale to jest prawdziwa Zysk Osia teraz? Dzięki za złotówkę. Bo jeśli to jest tak, to oni wyjdą po ciebie na centralne, a jak jeśli serio... No dobra, zaraz. Słucham ciebie, Zuzia. Co chcesz? Mam cenzurę odkryć, czy nie? Hej, Daniel, nie wiem, jak chcesz. Znaczy ja się bezpiecznie... Okej. Okay. No dobra, może być. Co, o czym sobie pogadaliście już? Gdzie jesteście razem? No, gadaliśmy... Nie, wiesz co, jeszcze nie. Mhm. Safi mi nie ufa po prostu, wiesz? A czemu? No nie wiem, no po prostu nie ufa mi. Musisz go przekonać, żebyśmy poszli na PW, bo tak to wiesz. Wiesz, że ja się wstydzę, nie? Rozmawiać o takich rzeczach przed tyloma ludźmi. W ogóle, że to macie tyle widzów, a ja mam ledwo 3. Ale czego ty się wstydzisz? Co? Trójka no. 2-0 plus 2-0 jeszcze. A teraz ten podrywa. Nie! Dobra, zaraz kolejny przyjdzie. Nie, bo ona do ciebie tylko. Jak tylko? Nie, no czekajcie. Ja chcę zobaczyć jedną rzecz bardzo ważną. Czy jeżeli byśmy na przykład cofnęli, bo będzie Zysk Osia. Tutaj piątkę, już jako tako się jeszcze mieścimy, ale jest ciężko. Wiesz co, jak będzie Zysk Osia? Weź Daniel, zawołaj Tonego. Tony! Zerwiesz komputer zaraz. O, stupki! To na stupkarzy. Dawaj. Tylko, że... Kurwa, no mieliście... Spójrz z tym mikrofonem! Mieliście brać klawiaturę. Ja bym powiedział, że chciałem panu... Spójrz z kierownicą! Co, ktoś gumę? Chce. A, czy tu jest zapatrzona propozycja, czy... Nie. Co? Tony! Dobrze, Zuzia. Czyli ty jesteś Safi, kiedy wyślub robicie? Jak ty być świadkiem? Jak najszybciej. Nie wyjdzie, bo ty zarywasz do Daniela i do mnie. Ja nie lubię takich dziewczyn dwulicowych. No, albo do jednego, albo do drugiego. No. Nie no, Safi, no ale Daniel, no kurde, bo Daniel jakieś pierdolę gadał, Safi, no ja tylko do ciebie. No Daniel, którego wybierasz? Nie no, oczywiście, że Safiego. Oczywiście, że Safiego, Boże. Jak to mówią, więcej ciała do kochania, rozumiem. Dokładnie. A czemu to nie ludzie? No bo on teraz się zawstydził. Ej, dobra, ja idę po Zysk Osia, idzie ktoś ze mną? No idę, dawaj. Dobra, to potem posiedzicie w trójkę. Dobra, zaraz wrócimy. Idziemy po Zysk Osia, widzowie. Zaraz będzie Martynka. Za 15 minut Martynka. Poczekajcie, ja aparat wezmę, bo ja muszę tą przebitkę zrzucić sobie później. Dobra, ja jest. No i dobra. Pozdrow widzowie, bawcie się tylko dobrze. Tylko, że kurwa, nie mamy klawiatury, a to jest tak daleko. To jest strasznie daleko. To czekaj, zróbmy to na razie, przesuńmy, bo kretyn to odsunął. Gdzie jest tam gorąco przez tą lampę? Przez którą? Tą? Tą? Bo to są, bo to się grzeje. Jezu. Nie no, ale to ode mnie daje takim ciepłem. Dlatego mnie... No oczywiście. No proste. Nawet proste, że ja... Zysk Osia. Jeden złoty. Ale gdzie oni po mnie wyszli? Ja jestem w jakimś lesie. To wyjdź z lasu. To weź pokaż kciuka, a oni cię znajdą. Co tam takie dziewczyny? Ej, zaczął się iść do kuchni jeszcze było. Ale po co? Chcesz Marka? Dobrze, Andzia, Zuzia, Andzia, gadajcie sobie. Co tam u ciebie? Hej, Andzia. Siema.
No to którego w końcu wybierasz? Co mówisz jeszcze raz? Którego w końcu wybierasz? No, nie wiem, to jest trudny wybór. Ty, bo mi się ale nie, wiesz co? Tobie zakochany jest i on zazdrosny taki. No. On ale kto? Ja też tak, on jest swój zazdrosny. Kuchni nam mówił nawet, że i dlatego on poszedł, bo mu samotność się zrobiła. Nie, nie, no, nie, bo po prostu, to... nie, no ja się po prostu z Danielem już znam długo i to jest bardziej taka koleżeńska. Nie, no, ale to jest tak gorące. Ja mogę sobie kupować, jakby? No nie. Nie, nie możesz. Aha, to sobie kupiłaś kubki. No to wam kupiłam. Ha, dzięki. Widzowie, żeby nie było timbar. Dobra, timbar. Przelamy. Na razie, na razie. Ja już tam wlewałem wcześniej, to że on tego nie wie. Dobra. Dobrze, co robimy? To kto po mnie w końcu wyszedł, bo nic nie słyszy, nic w pociągi? Co? A, Tony i Safi. Tony i Safi poszedł. Masz dwóch seksiaków, takich bodyguardów dwóch będziesz miała po prostu. Uważaj, żeby w tym lecie cię nie zaciągnęli nigdzie. No, proszę. dobrze, co mi powiesz, ciekawe jest, jak dzisiaj było w szkole? Ale... Czy ja i byłam dzisiaj w szkole, było tak nudno, gościu, tak. Traktor! Nie słyszę cię, przepraszam. o nie, Skip poszedł, Sarze. No czemu? Dobrze! Szymon! Pozdrawiamy całą ekipę, pozdrawiamy! Definitywnie Safi! Ja? No co ty gadasz? Definitywnie! Nie. Z całym szacunkiem dla Zyskosi, ale Safi... Ale będziesz miał. Nie, nie, nie. Dać mi Marko? Nie? Zyskosia wygrała, patrz! Ta! A, bo ta Safi, Safi! Chłopak lepiej! Safi, Safi, Zyskosia! Safi, Zyskosia! Nie, Safi, Safi! O, teraz jest dopiero! Ta! No, Safi, Safi. Wiadomo, że ten. Safi winner, no sorry. No co ty gadasz, patrz. Ale dobra, ze Skosia. Ale to są nieobiektywni widzowie. To są nieobiektywni widzowie. Ze Skosia plecy wygnij. Ale trzeba przyznać, zajebista walka, zajebista walka. Prawie jak równy z równym. Dokładnie. Prawie. Tak slajli zostało. Rękoczyny widzowie ze Skosia mnie, ty jak piłkarze. To? I teraz leży na murawie przez 20 sekund. Gawron świeca. Gawron świeca.